Właśnie. A propos kierowców. Bo się mówi baba za kierownicą, nie? Ja uważam, że kobiety są najlepszymi kierowcami na świecie. Jak siedzą na miejscu pasażera. To jest zazwyczaj połączone z fochem. A musicie wiedzieć, że jest jeszcze jeden foch. Bardziej agresywny. Co ci jest? Domyśl się. No nie, no przyspiesz jeszcze trochę. Bo przed nami fajnie w dupę wjedziemy. A widzieliście, jak one jeżdżą? Na chomika. Chociaż jak patrz na skrzyżowaniu na moją matkę, bardziej surykatka. Potrafi tak przesunąć fotel, że na czole robi się odcisk z przedniej szyby, biegi zmienia za sobą, bo to jest zasada trzech punktów podparcia. Ręce, dupa, czoło. Ale... Nie no, ale to my jeździmy jak idioci, nie? Gdyby ona była zawodowym kierowcą, to na czole by miała odleżyny. Zauważyliście, że kobiety zawsze się muszą umalować? Wakacje. Jesteśmy z moją dziewczyną na obozie przetrwania w dżungli. Powiedz mi, po co ty się malujesz? Co ty chcesz, poderwać jakiegoś orangutana? Nie. Z jednym już jestem. Ale wiecie, dlaczego kobiety tak się zawsze stroją przed każdym wyjściem? Bo kobiety bardziej obczajają inne kobiety niż mężczyźni. Zobacz, jak się ubrała. Wygląda jak dziwka. Co? Kochanie, bo to dziwka. Mogłabyś się tak czasem dla mnie ubrać. Ale...